Cześć, z tej strony Chiny to lubię. Zastanawialiście się może, czy Chiny zostaną mistrzami świata w piłce nożnej? Nie zastanawialiście się? Okej, czyli coś ze mną jest nie tak? Zapraszam. Sepp Blatter, ówczesny prezydent FIFA w 2004 roku powiedział, że piłka nożna narodziła się w starożytnych Chinach. Zapiski o tej grze znajdują się w podręczniku wojskowym z 2500 roku przed naszą erą. Piłka wypełniona była włosiem bądź piórami i należało trafić w otwór w siatce, który znajdował się nad ziemią. I dlaczego piłka nożna? Przecież bardzo to podobne do koszykówki. Dlatego, że grać można było klatką piersiową, plecami, ramionami i nogą. Nie można było dotykać jej rękami. Od tego czasu sporo się zmieniło. Unowocześnili piłkę nożną Anglicy, mistrzami świata zostali parokrotnie Brazylijczycy, a my dostaliśmy się niedawno na Mistrzostwa Europy. To tak w dużym skrócie. Dobra, ale jak w tym wszystkim odnalazły się Chiny? Od lat grą zespołową, która cieszyła się największym uznaniem, największą popularnością, była koszykówka. No ale piłką nożną interesuje się Xi Jinping. Z tego też powodu rozwój piłki nożnej w Chinach stał się priorytetem. Jest Chiński Związek Piłki Nożnej, który prowadzi rozgrywki właśnie piłkarskie na kontynencie. W Makao i w Hongkongu jest osobna liga. W kobietach siła. Dlaczego? Dlatego, że według ogólnej klasyfikacji, międzynarodowej klasyfikacji FIFA, chińska reprezentacja kobiet znajduje się na 14, mniej więcej na 14 miejscu. Męska reprezentacja piłki nożnej, chińska reprezentacja, znajduje się na 77 miejscu. Sama reprezentacja powstała w 1924 roku, a w rozgrywkach FIFA bierze od 1931 roku. Te wewnętrzne rozgrywki na kontynencie odbywają się w ramach China Super League. To jest taki odpowiednik naszej ekstraklasy. Aktualnym mistrzem jest Guangzhou Evergrande Taobao. Zresztą ten klub ma już najwięcej tytułów, zdążył uzbierać aż 8. Nie bez powodu zacząłem zastanawiać się, czy Chiny zostaną mistrzami świata w piłce nożnej? Właśnie dlatego, że Xi Jinping woli piłkę nożną od koszykówki. I dlatego właśnie bardzo dużo pieniędzy idzie na rozwój tej dyscypliny sportu na kontynencie. Wszystko po to, aby te sny o potędze w piłce nożnej stały się prawdą. A jak już jesteśmy przy pieniądzach, no to oczywiście inwestycje. Do gry w Chinach zaprasza się zawodników, zaprasza się trenerów, oferując im bardzo duże pieniądze. Bardzo często jednak są to piłkarze, którzy swoje lata świetności, tą najlepszą grę mają już za sobą. I traktują tak samo Chiny, jak i Amerykę, jako takie miejsce na dostatnią i spokojną emeryturę. W Chinach grali również Polacy. Na przykład Emanuel Olisadebe, Marcin Jóźwiak, Krzysztof Mączyński czy Adrian Mierzejewski. A pamiętacie Andrzeja Strejlała? On na przykład był trenerem drużyny z Szanghaju. Sprowadzani są głównie gracze z Europy i z Ameryki Południowej. Rząd w Pekinie w ciągu 10 lat chce stworzyć aż 50 tysięcy szkółek piłkarskich. Jeszcze do niedawna trenerem reprezentacji Chin był Marcello Lippi, reprezentant Włoch i trener Juventusu Turyn. 77 miejsce w rankingu FIFA pokazuje, jak idzie reprezentacji Chin w piłce nożnej. Chociaż powinniśmy raczej powiedzieć, że nie idzie. Ostatnio rozegrany mecz z Syrią przegrali 2-1. Ale Chiny się nie poddają i inwestują, żeby stworzyć nową jakość chińskiej piłki. Również współpracują z instytucjami w Niemczech. Wciąż jednak jest dużo do zrobienia i wygląda na to, że te wielkie inwestycje na piłkarzy i trenerów powoli się kończą. Nie dlatego, że zaczyna brakować pieniędzy, tylko po prostu mądrzej zaczyna się je wydawać i przede wszystkim zaczyna się inwestować na rozwój wewnętrzny chińskich piłkarzy. Jednym z głównych problemów, dlaczego jest jak jest, jest niestety korupcja. To sama korupcja, z którą walczy się na arenie polityki, z którą walczy Xi Jinping. Organizacje piłkarskie to też swego rodzaju właśnie polityka i to właśnie ta korupcja w tych strukturach utrudnia właściwe wydawanie pieniędzy tak, aby ci piłkarze w Chinach byli coraz lepsi. Jeszcze do niedawna my, Polacy, również nie do końca mogliśmy być dumni z naszej reprezentacji. Okej, może byliśmy dumni, ale nie za dobrze nam szło. Dopiero teraz, od jakiegoś czasu, te wyniki są coraz lepsze. To również jest podyktowane tą walką z korupcją u nas wewnętrznie. Zresztą nie bez powodu Patryk Wega właśnie kręci film o polskiej piłce nożnej. Chiny, jako że mają dużo więcej pieniędzy niż my, plus Xi Jinping lubi piłkę nożną, można domniemywać, że z tą grą Chińczyków będzie coraz lepiej. W zasadzie wszystko się zgadza, tylko że jest jedno ale. Może być tak, że ten nadmiar gotówki będzie właśnie ciężarem. Przykładem mogą być gwiazdy, które stały się nagle bardzo popularne, miały bardzo dużo pieniędzy, i na dobre im to nie wyszło. Okej, dlatego tak jak powiedziałem, w Chinach zaczyna się to zmieniać. Już nie inwestujemy w tych najlepszych piłkarzy. Takie próby ściągnięcia piłkarzy do Chin są,
ale jednak już to powoli wyhamowuje, właśnie po to, aby tą reprezentację i te młodzieżówki piłkarskie Chińczyków lepiej wyszkolić wewnętrznie. Wygląda więc na to, że powoli z tego 77. miejsca w rankingu FIFA Chińczycy zaczną iść w górę. W jakim tempie i czy zostaną w ogóle mistrzami świata? Ciężko powiedzieć. Na pewno mają dużo możliwości, żeby tak się stało. A 14. miejsce dla żeńskiej reprezentacji pokazuje, że jednak ten potencjał w narodzie się znajduje. Na koniec jeszcze jedna ciekawostka. Wiecie, że jakiś czas temu Chińczycy zaproponowali polskiej reprezentacji mecz towarzyski właśnie w Chinach? PZPN odmówił. Na pewno żałuję, pod kątem Chiny to lubię, że do takiego meczu nie doszło. To tyle, jeżeli chodzi o piłkę nożną w Chinach i widzimy się znowu w kolejny poniedziałek o godzinie 16 na kanale Chiny to lubię na YouTubie. Na razie!